kulturze myślimy z twórcami. I to główna wartość tego programu, bo łatwo byłoby usiąść za stołem, jak to wielokroć czynili urzędnicy i obmyślali to, co miało zbawić ten kulturalny świat. Okazało się, że później były duże dysonanse, inaczej myśleli o kulturze twórcy, inaczej urzędnicy, więc może lepiej pochylić głowę i właśnie tych, którzy są solą ziemi, myślę o artystach, twórcach, zapytać, jak oni chcieliby urządzić ten świat, by był światem piękniejszym, lepszym, bardziej owocodajnym. Odbyliśmy z panem przewodniczącym Grzegorzem Napieralskim dwa bardzo duże spotkania. Zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich twórców i było rzeczywiście dużo dobrych przekazów, dużo dobrych myśli. Oczywiście pojawiały się i diagnozy, w których mówiono o tych sytuacjach nie najlepszych, ale twórcy oprócz diagnoz, takich diagnoz, w których było trochę lamentacji, oni przedstawiali też terapie, bardzo sensowne i wcale nie najczęściej odwołujące się do tego, że tylko więcej pieniędzy spowodować może, że kultura będzie ciekawsza, lepsza i wypełniać będzie więcej miejsc niż do tej pory. Po pierwsze, musimy sięgnąć ideału i doprowadzić finansowanie kultury do poziomu 1% PKB. To rzecz absolutnie podstawowa. Dwa, musimy rzeczywiście akty prawne, a zwłaszcza tę konstytucję kultury, ustawę o działalności kulturalnej, to jako SLD uważamy za priorytetowe, z powrotem wprowadzić w proces legislacyjny i wprowadzić takie zapisy, które nie burzą twórców, a zbudują im ten świat, którego oczekują. Oprócz tego nie narzekajmy już na to, że Polacy mało czytają, że Polacy za rzadko chodzą do kina czy do teatru. Stworzymy system zachęt finansowych dla instytucji kulturalnych, tak by mogły w te środowiska, które rzadko obecne są na sali teatralnej czy w sali kinowej, żeby mogły tam zasiadać i czuć się tam dobrze, jak u siebie w domu. Będziemy dbać o to, by starzy twórcy mogli rzeczywiście czerpać z mecenatu, ale z drugiej strony też trzeba uczynić lepszym świat dla tych, którzy debiutują. Trzeba dbać o to, by polska kinematografia otrzymywała te dalsze zastrzyki przewidywalnych, sporych pieniędzy, które Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadził ustawą o kinematografii, ale dziś wielu jest takich, którzy chcieliby te środki gdzieś pomniejszać, zabierać. Postaramy się obmyśleć system, który zwiększać będzie, a już nie ma takiej możliwości, żeby te środki się zmniejszyły na polską kinematografię. Musimy wprowadzić system stypendialny dla grupy najwybitniejszych polskich pisarzy, tak żeby mogli pisać nie do szuflady, a żeby mogli pisać po to, by krąg czytelników, nawet jeśli niewielki, żeby mógł poznawać te różne tendencje, które tworzą się na polskim rynku. I żeby to w ogóle był rynek, nad którym jest parasol jakiegoś dobrego mecenatu. Musimy myśleć również o szkolnictwie artystycznym. Czyli z jednej strony przygotowywać ludzi, zwłaszcza młodzież, do odbioru kultury, ale i szkolnictwo artystyczne czynić szkolnictwem bardziej sprawnym poprzez lepsze warunki. Szwankuje zakup instrumentów. Przecież nie wykształci się wirtuoza wybitnego na instrumencie marnej jakości. Ja głęboko wierzę, że ten nasz program, który jest programem wielu szczegółów, bardzo precyzyjnych szczegółów, służyć będzie polskiej kulturze, służyć będzie twórcom, służyć będzie odbiorcom i w tej zgodnej symbiozie uczynimy wszyscy, że kultura, jeśli czerpać będzie z programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, otwartego przede wszystkim na twórców, stanowić będzie wielką wartość i wciąż większą, bo my ku temu stworzymy warunki.